To od tego pojazdu zaczęła się historia motoryzacji. Słynny patent wagon, trzykołowy. To według legendy właśnie tym autem, tym pojazdem trzykołowym Berta Benz, żona Benza, wynalazcy samochodu, w 1888 roku odbyła pierwszą przejażdżkę z Mannheim do Pforzheim. Pojechała do mamusi. Podobno zrobiła to bez wiedzy męża, wyciągnęła ten samochód z garażu i pojechała w blisko 100-kilometrową trasę. Zajęło jej to cały dzień. Wzięła ze sobą dwóch synów. Podobno jej pomagali. No, tyle legenda. Trudno powiedzieć, czy prawdziwa, ale ładna. I od tego właśnie wszystko się zaczęło, od tego pojazdu. A co było dalej? No dalej to już były same sukcesy. Mercedes przygotował taką ekspozycję, na której pokazuje wszystkie swoje najważniejsze samochody. A ten jeden z najważniejszych to jest właśnie ten biały Simplex. To jest samochód, który po raz pierwszy zaczął się nazywać Mercedes. Wzięło to się stąd, że dealer Mercedesa, Jelinek z Nicei, jeszcze wtedy nie Mercedesa, samochodów, zamówił dużą partię, ale zażądał od producenta, żeby auta na cześć jego córki nazwać Mercedes. Jego kilkuletnia córka miała tak na imię, no i producent zgodził się na to. Jelinek zamówił partię kilkunastu, a potem już kilkudziesięciu samochodów. One były bardzo popularne na początku wieku na południu Francji, właśnie w Nicei. Ścigano się nimi, one miały po 40, 45, 50 koni i robiły furorę. One były znacznie mocniejsze od ówczesnych samochodów i już przypominały współczesne samochody. Ten model Simplexa pochodzi z 1902 roku. No a co potem było? No potem było jeszcze ciekawiej. Kolejne auto, no już bardzo, bardzo sportowe i bardzo mocne, to jest model SSK. Sorry. To jest rok 28. To jest auto, które ma mocny, blisko 200-konny silnik i właściwie można powiedzieć, że jest takim urządzeniem do ścigania się, do wygrywania wyścigów. Właściwie to jest wielki silnik na kołach. To auto brało udział w wyścigu Mille Miglia. To auto ścigało się na torach. No i z wielkim powodzeniem to robiło. To był wówczas piękny czas triumfów modeli Mercedesa. To są lata 20, 30. Co było później? No, później było jeszcze ciekawiej. To jest model 500K. Special Roadster. Bardzo rzadki. Zrobiono tylko kilkanaście egzemplarzy. Ten jest z 34 roku. Przepiękne dwuosobowe auto. Blisko 6-metrowej długości. No i to auto, które było wówczas, a może i dzisiaj, najpiękniejszym samochodem świata. Tak chyba zostało do dzisiaj. Dzisiaj takie egzemplarze, jeśli się pojawiają w ogóle w sprzedaży, a jest to bardzo rzadko, to osiągają ceny w granicach 1,5-2 milionów euro. Przepiękne auto. Co było później? No później była wojna i samochody zeszły na dalszy plan. A po wojnie, no Mercedes też zaskoczył wszystkich. W połowie lat 50. pokazał model 300 SL, tak zwany Gullwing. To było auto ze skrzydłami mewy, unoszonymi do góry, wówczas nowość.
samochód, który miał silnik ponad 200-konny, który naprzód ścigał się na torach, a później został wykorzystany do takiego użytku cywilnego. Ten model pochodzi z 1954 roku. Przepiękne auto kolekcjonerskie. Zrobiono tylko 1200 sztuk. Dzisiaj takie modele, jeśli pojawiają się w sprzedaży odrestaurowane, osiągają ceny 500-600 tysięcy euro. Piękne auto. Ciekawostka, w Polsce jest jeden taki egzemplarz. Kolekcjoner spod Krakowa ma to szczęście, że w swojej kolekcji ma Gullwinga i czasami pokazuje to auto na wystawach, na rajdach. Zajrzymy jeszcze do środka. Tutaj bardzo gruby próg i drzwi unoszone do góry. Dość niewygodne wsiadanie. Kierowca musiał łamać kierownicę. Tam jest taki specjalny mechanizm, który powoduje, że trzeba złamać kierownicę, żeby wejść. Ale myślę, że ci, którzy to auto mają, są w stanie przeżyć i to. To jest fragment wystawy przygotowanej przez Mercedesa na 125. rocznicę samochodu. 125 lat temu wymyślono samochód.